Zdecydowaliśmy się na udział w tym kursie, dlatego że wiemy, że to pomoże naszej szkole stać się bardziej ekologiczną. Chcemy przestawić działalność całej placówki na to, aby stała się ekoszkołą i ten program doskonale nam się wpisuje w działalność. Ekologiczna szkoła zainteresowała mnie dlatego, że ze względu właśnie na moją działalność, my jesteśmy szkołą spożywczą, wobec czego mamy tutaj, ja mam do czynienia cały czas z jedzeniem, z gotowaniem i z dużą ilością marnowanej żywności, a działam w jadłodzielni w mojej miejscowości, w której mieszkam i jak gdyby postanowiłam wykorzystać tutaj tę moją wiedzę i znajomości i założyć taką samą jadłodzielnię w szkole, gdzie widziałam właśnie jak jedzenie się marnuje i pomyślałam, że właśnie możemy to jak gdyby tutaj wdrożyć i pokazać też i dzieciakom, i też nauczycielom, i pracownikom, jak warto jest odzyskiwać, jak to fajnie jest się dzielić żywnością, wobec czego właśnie ta ekologiczna szkoła bardzo tutaj przypasowała. Przez to, że przynosimy takie materiały z kursów, te zajęcia stają się ciekawsze, tak? I uczniowie dużo chętniej w takie tematy się zagłębiają, dużo chętniej w takich zajęciach uczestniczą, tak? I od razu nam jest dużo prościej i fajniej te zajęcia prowadzić. Bywało też, że bywają w ogóle zaskoczeni tą tematyką, bo nie jest to taka powszechna tematyka, jeżeli chodzi o wszystkie przedmioty nauczane w szkole. Jestem mentorem w programie Ekologiczna Szkoła, gdzie daję uczestnikom i uczestniczkom informacje zwrotne do ich pracy, którą są refleksje. To ma przede wszystkim polegać na wzmacnianiu tego, co robią, ale również poszerzać ich horyzonty działania, dawać inspiracje do tego, w jaki sposób można realizować działania młodzieżowe. Praca z mentorem to przede wszystkim wsparcie. W każdym momencie możemy prosić o pomoc, czy o takie właśnie wsparcie merytoryczne, tak? I jest to bardzo potrzebne, gdzie prowadząc różne projekty po prostu możemy korzystać z doświadczeń innych. Takim finalnym działaniem, które spowoduje, że moi uczniowie w praktyce doświadczą tego, co jest naprawdę ważne, jest projekt, który sami stworzyli, który sami realizują. Taki, który będzie efektem i zobaczą ten efekt różni mieszkańcy naszej społeczności.